Cześć. Dziś chciałem Wam przedstawić pewną historię pewnego obozu, więc posłuchajcie. Obóz NKWD numer 10 w Rembertowie. Obóz założono jesienią 1944 roku w Rembertowie, a w marcu 1945 roku było około 2500 więźniów. Obóz był na terenie dawnej fabryki amunicji Pocisk. Obozu zsyłano ludzi w głąb ZSRR, czyli na Syberię. W obozie trzymano więźniów w głównej hali i kilku barakach. Obóz był ogrodzony podwójnymi zasiekami. W 1945 roku do obozu trafili żołnierze AK i Armii Krajowej. Następnie NSZ, Narodowe Siły Zbrojne, przygotowują akcję odbicia swoich kolegów. Podczas akcji z obozu uciekło wiele osób. Sowieci zorganizowali obławę złapanych uciekinierów, zamordowali na terenie obozu. To tyle krótkiej historii obozu na temat samej fabryki amunicji Pocisk. No niestety jest bardzo niewiele informacji, więc do następnego.